Uprowadzenie króla. Stanisław August Poniatowski, czyli polski władca, mecenas sztuki i jeden z autorów Konstytucji 3 maja, 3 listopada w roku 1771 wieczorem na ulicy Miodowej i Koziej w Warszawie został przeprowadzony zamach na jego karetę. Konfederanci barscy byli w trudnej sytuacji, potrzebowali rozgłosu, dlatego postanowili porwać króla. Polski monarcha został uprowadzony. Po paru godzinach udało się Stanisławowi namówić jednego z porywaczy do uwolnienia go. Walenty Łukawski był na czele konfederatów barskich, którzy dokonali tego spisku. Polski szlachcic został 2 lata później osądzony i stracony w wyniku swoich czynów.